Cześć, witam Was w kolejnym odcinku moich poradników o budowie domu. W drugiej części na temat płyty fundamentowej. Poprzednio omówiliśmy sobie zagadnienie robót ziemnych, a dziś, tak jak Wam obiecałem, przegadamy sprawę projektu takiej płyty. Pozwólcie jednak, że zacznę dzisiaj od małej dygresji na temat kwestii oszczędności. Zauważyłem, przeglądając różne posty na Facebooku, czy też rozmawiając z moimi znajomymi, że podchodzicie do tego dosyć jednostkowo. I już mówię Wam, o co mi chodzi. Mianowicie, nie patrzycie na to tak, że oszczędność przy jednym elemencie powoduje wzmożone koszta przy drugim. Na przykład, nie wiem, chcecie mieć grubszą izolację na ścianach. Bardzo dobrze. Będziecie mieć potem bardziej komfortowe warunki bytu, ponieważ rachunki będą niższe, temperatura będzie bardziej wyrównana, ale jest to kosztem zapłacenia dużo większych pieniędzy za zakup materiałów izolacyjnych i za wykonanie całej tej instalacji. Albo chcielibyście mieć rekuperację. To jest świetna rzecz, bardzo prozdrowotna, ale jest ona droższa od wentylacji grawitacyjnej. Dlatego trzeba patrzeć na budowę bardziej globalnie, na podejmowane decyzje bardziej globalnie, gdzie jeden element wpływa na inne. Tak jest przy oszczędnościach, kiedy my na początku chcemy zapłacić mniej i potem konsekwencją tego są droższe wydatki, na przykład na ogrzewanie. I tak samo jest w sytuacji, kiedy my chcemy skorzystać z jakiejś drogiej technologii na samym początku, jak z rekuperacji, jak z pompy ciepła, gdzie wyżyłowujemy się finansowo po to, żeby potem mieć niższe rachunki. Bardzo podobna sprawa jest przy fundamentach. I teraz właśnie to poruszymy. Oszczędność przy fundamencie nie jest związana jedynie z wydatkami na stworzenie takiego fundamentu. Musicie też popatrzeć na to, że zagadnienie fundamentu jest związane również z projektem. Nie wiem, ile projektów przeglądaliście, ale bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że projekt budowlany, który Wy sobie znajdziecie w internecie, będzie zakładał posadowienie budynku na płycie fundamentowej. Zdecydowana większość zakłada wykorzystanie fundamentu tradycyjnego. Co to dla Was oznacza? Nic innego jak fakt, że Wy, chcąc zmienić sobie technologię fundamentu, musicie wykonać projekt zastępczy. Oczywiście będziecie musieli za to zapłacić. I powiem Wam więcej, nawet jeśli robicie projekt indywidualny, to istnieje małe prawdopodobieństwo, że architekt, do którego pójdziecie, współpracuje z takim inżynierem budowy, który będzie Wam w stanie w małych pieniądzach projekt takiej płyty zrobić. Różnica między projektem fundamentu tradycyjnego a płyty jest taka, że przy fundamencie tradycyjnym wystarczy wziąć kartkę i ołówek i już proste obliczenia można zrobić. Nawet takich obliczeń się nie robi. A wiecie dlaczego? Ponieważ przez tyle lat budowania domów na takim fundamencie wytworzyły się schematy, które powodują, że te rozwiązania są na tyle przewymiarowane i sprawdzone, że nikt tego nawet nie liczy. Dzięki temu te fundamenty są tanie w projektowaniu i proste w wykonaniu również. Jeśli chodzi o płytę, tutaj nie wystarczy już kartka i długopis. Do tego są wykorzystywane specjalistyczne programy. Oczywiście licencje do tych programów nie są darmowe, a osoby, które potrafią je obsługiwać, nie będą Wam pomagały za darmo. I widzicie tutaj właśnie, że już na samym wstępie przy wyborze projektu i wyborze technologii Wy rzutujecie na oszczędności, na ewentualne oszczędności związane z fundamentem. I płyta tutaj zdecydowanie przegrywa. A dzieje się tak dlatego, ponieważ tak jak Wam powiedziałem w poprzednim odcinku, który polecam sobie oglądać, jest teraz link do niego u góry, ona przenosi na grunt całą swoją powierzchnią obciążenia z domu.
Dzięki temu można ją budować na trudnych terenach, mniej nośnych, ale też sama płyta musi być bardzo dobrze skonstruowana, przewidująca fakt, że ona, posiadając małą grubość, bo one zwykle mają po paręnaście, dwadzieścia parę centymetrów, będzie w stanie te obciążenia przenieść. W poprzednich odcinkach mówiłem Wam, dlaczego beton sam z siebie potrzebuje jeszcze zbrojenia. Przypomnę tylko, że beton na ściskanie ma dużą wytrzymałość, ale na zginanie już nie. Więc gdybyśmy wylali po prostu płytę nawet z wytrzymałego na ściskanie betonu C20-25 takiej klasy, to on przy byle osiadaniu gruntu zacznie nam pękać. Dlatego też musimy zatopić w nim zbrojenie. I o ile przy ławach w fundamencie tradycyjnym jest to zagadnienie proste, tak tutaj już nie i trzeba wykonać obliczenia. Po pierwsze, obwodowo naokoło płyty trzeba wykonać zbrojenie z tych normalnych prętów FI-12. To jest dosyć podobne do tego, które jest w ławach. Ale wypełnienie wygląda już inaczej. Można tutaj obrać trzy ścieżki. Pierwszy wariant jest taki, że na dole i u góry płyty wykonuje się warstwy ze specjalnej siatki zbrojeniowej. Ona jest stworzona z takich cienkich prętów żebrowanych, które są ze sobą pospawane w taką siatkę i ułożone jedna z drugimi na takich specjalnych dystansach. Problem z tym jest taki, że zużywa się bardzo dużo stali, a podczas zalewania jedna warstwa z drugą mogą się przesuwać. Dlatego też stosuje się również wariant drugi. Ten zakłada, że prócz tego zbrojenia naokoło wykonuje się tylko dolną warstwę tej siatki, takiej samej jak przy tym pierwszym wariancie, ale nie wykonuje się już górnej. Różnica jest taka, że korzysta się ze zbrojenia rozproszonego. To jest taka sytuacja, kiedy do betonu dodawane są specjalne włókna, zazwyczaj polimerowe, tworząc takie właśnie rozproszone zbrojenie. Taki beton jest zdecydowanie droższy, nie ma szans, żeby sobie ukręcić coś takiego własnymi siłami. Trzeba to zamówić z betoniarni, a projekt tego betonu również musi być zawarty w projekcie płyty. Trzeba tam określić, ile dokładnie kilogramów tych wiórów ma przypadać na metr sześcienny, kiedy można je dodać i jak długo trzeba je mieszać. To jest bardzo istotne z punktu widzenia wytrzymałościowego, tym bardziej, kiedy będziemy rozważać wariant trzeci. Ten akurat zakłada, że prócz obwodowego zbrojenia nie będziemy dawać żadnych siatek pomiędzy, ani na dole, ani u góry. I cały ten beton, który będzie wypełniał to wszystko po środku, będzie betonem ze zbrojeniem rozproszonym. Sami więc widzicie, że projekt takiej płyty to nie jest prosta sprawa. Trzeba się do tego przyłożyć. Osoby, które umieją to zrobić, na pewno wezmą sobie pieniądze i nie są to pieniądze wyrzucone w błoto, bo pracy przy czymś takim jest naprawdę sporo, a odpowiedzialność jest ogromna. Dlatego też trzeba sobie przemyśleć, czy faktycznie nam się to opłaca. Oczywiście w sytuacji, kiedy mamy problematyczny grunt, wyboru raczej mieć nie będziemy, ale kiedy decydujemy się na różnicę między fundamentem tradycyjnym a płytą fundamentową, to jeśli chodzi o koszta, to różnice pojawiają się już na samym wstępie. Już w następnej części porozmawiamy sobie na temat tego, dlaczego płyty są najczęściej wybierane do domów energooszczędnych, czy nawet zeroenergetycznych. Pokażę Wam też, jakie są najczęściej układane warstwy takiej płyty, jak wygląda proces tworzenia jej i pomówimy sobie troszkę szerzej o samych kosztach wykonania w zestawieniu z fundamentem tradycyjnym. Dlatego serdecznie zapraszam Cię na następny odcinek. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to mocno Cię do tego zachęcam. Możesz sobie kliknąć na ten guzik na dole. I do zobaczenia. Cześć!